James Gunn zapowiedział kolejne 5 postaci, które zadebiutują w DCU. Choć z drugiej strony niekonkretnie, niedosłownie i być może żartował. Ale o co chodzi? Na IGN-ie zrobiono swego czasu takie głosowanie, w którym mogliście oddać głos, kogo chcielibyście z postaci komiksowych DC zobaczyć w DCU. No i w wynikach pojawiło się 10 kandydatur, które następnie zostały opublikowane we wszystkich mediach z nimi związanych. I na tą dziesiątkę odpowiedział w swojej relacji James Gunn, odpisując, czy 5 z 10 będzie ok. No i teraz pytanie, które 5 z tych 10 mógł mieć na myśli? Patrząc na tą listę, jak miałbym się wypowiadać, to są takie pozycje, które wydają mi się naturalne i oczywiste, ale to w sumie może mi się tylko wydawać. W każdym razie w tej części byłby Dick Grayson Nightwing oraz Jason Todd jako Red Hood. No bo skoro w Brave and the Bold jako Robina dostajemy Damiana, i jednocześnie sporo mówiono o tym, że będzie Batrodzina, to by znaczyło, że poprzedni Robini gdzieś tam są, dobrze się mają i działają na własną rękę. Więc ta dwójka jak najbardziej sensowna. I w sumie jak się nad tym zastanowić, The Brave and the Bold ma być adaptacją ranu Morrisona. Wprawdzie Trybunał Sów zadebiutował u Snydera, czyli ran później, ale z drugiej strony jest taka animacja Batman chyba kontra Robin, której elementy ranu Morrisona i ranu Snydera zostały połączone w jednej fabule, więc no to też nie jest wykluczone. Mówiłem już o Lobo w wykonaniu Jasona Momoy, więc myślę, że możemy go tak trochę zaliczyć. I coś gdzieś obiło mi się o uszy, że Keanu Reeves ma powrócić do roli Konstantina, ale być Elswordem, więc nie można wykluczyć, że pojawi się również jakaś wersja Konstantina w tym głównym, nie Elswordowym DC. No i dwa honorowe wspomnienia. Martian Manhunter pojawił się już i w serialu, i w sumie w rozszerzonej wersji Zacka Snydera Justice League. Więc teoretycznie, gdyby ktoś miał budować Justice League od początku, no to jego kandydatura wydaje się całkiem sensowna. No i jak jeszcze mamy w pamięci samodzielny film z Supermanem, no to Brainiac wydaje się być idealnie skrojoną kandydaturą na złoczyńcę tego filmu. Pozostałych z listy raczej nie brałbym pod uwagę, ale kto to wie, pewnie tylko James Gunn.